Anioł stróż przeleciał nad autem franciszkanina. Ojciec John Bock z zakonu braci mniejszych, emerytowany nauczyciel fizyki, cudem uszedł z życiem w wypadku drogowym, do którego doszło 2 października w święto aniołów stróżów. Ksiądz był w drodze do kościoła świętego Andrzeja w Milford w stanie Ohio, w którym miał odprawić Eucharystię, kiedy to młody mężczyzna prowadzący SUV-a równolegle do Bocka doznał ataku serca. Samochód mężczyzny nagle zjechał z drogi, uderzył w przeszkodę i przeleciał nad autem Bocka, nie dotykając go, a następnie wylądował na 4 kołach. W wywiadzie dla Catholic News Agency DACOM z 1 listopada Bock powiedział, że to był cud. Ojciec nie widzi na lewe oko i ma słaby słuch. Z tego względu przelatujący pojazd wziął za dużego ptaka. Dopiero po Eucharystii o wszystkim poinformował go oficer policji. Ten film został nagrany kamerą monitoringu domu pogrzebowego znajdującego się nieopodal miejsca wypadku. Młodzieniec nie odniósł obrażeń. Chwała Panu.